No witam, witam. Dziś wracamy na klasyczne tory, czyli zero myśli przewodniej oraz pomieszanie z poplątaniem. Ale polecajki naprawdę eleganckie. Jedziemy. Zaczniemy sobie od rodzimego Traces to Nowhere, czyli klimatycznego grania pocztowo, dumowo, alternatywnego, ale przede wszystkim grania posępnego. Tu nie ma hitów pod tupanie nóżką, tu ma być dołująco łamane przez refleksyjnie. A skoro była mowa o łamaniu, no to wjeżdżają absolutnie mega połamani Nowozelandczycy z Ulcerate ze swoim kolejnym awangardowym dziełem. Doskonale wiecie, że death metal to nie jest moja bajka. I dla takiego niefana jak ja, Ulcerate to najlepszy death metal pod słońcem. To jest po prostu muzyka piękna i pięknie płynąca, mimo że przecież ciężka i brutalna. Taki death metal mnie wręcz relaksuje. Genialna rzecz, a fani gatunku pewnie już od dawna biją pokłony o charakterze modlitewnym. Obiecywałem totalny miks i obietnicy dotrzymuję, gdyż prosto z Ulcerate przeskakujemy do amerykańskiego Crypt Sermon, czyli wybitnie staroszkolnego epic doomu. Czyli wiecie, trochę jak Candlemas, no te sprawy. Kapitalna rzecz, absolutny brak sera, rzekłbym wręcz i za rym bardzo przepraszam, że powiew świeżości mimo iż z przeszłości. We'll be right back.
Kolejna wolta. Tym razem powrót francuskiego hordu Dagoba. W półfinale Euro Francuzi trochę fuksem, ale w niniejszym notowaniu w pełni zasłużenie. Bo Dagoba to naprawdę wysokiej jakości groove death. Nie spuszczają z tonu i jeśli lubicie tylko taki nowoczesny, muzyczny konkret ze sporą dozą darcia ryja i okazjonalnym śpiewankiem, nie możecie tego przegapić. No i co? Wypadałoby znowu dać coś z całkiem innej parafii. Więc poleci brytyjski projekt Fellwooden, czyli coś, co ma szansę, ba, powinno zaciekawić te osoby, które nie wzgardzą klimaciarskim blackiem, folk blackiem. Jest melodyjnie, są zaśpiewy, jest wyspiarskie pogaństwo. Naprawdę przyjemna rzecz, daje okejkę. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.